Witam moi drodzy niezwykle serdecznie w filmie, na którego realizację sam bardzo czekałem. Dzisiaj będę miał okazję zobaczyć mecz prosto z murawy, zobaczyć mecz od kuchni i pokazać wam rzeczy, których w telewizji nigdy nie widać. A znajdujemy się w Kielcach na spotkaniu pomiędzy Legią Warszawa a Koroną Kielce. Jest to mecz ekstraklasy, czyli ligi, która jest w Polsce bardzo krytykowana, a przez niektórych wręcz wyśmiewana. A jako że ja w niedalekiej przeszłości miałem okazję być na meczach najlepszych drużyn na świecie, czyli Realu Madryt, Barcelony, Liverpoolu, Manchesteru City, to dzisiaj porównamy sobie te najlepsze ligi na świecie do naszej polskiej ekstraklasy i zobaczymy, czy tutaj w Polsce naprawdę jest aż tak źle, jak wszyscy mówią. Co ciekawe, przed chwilą sprawdziłem, że sędzią dzisiejszego spotkania będzie najlepszy sędzia na świecie, czyli Szymon Marciniak. Miejmy nadzieję, że uda się go złapać na jakąś krótką rozmowę, krótki wywiadzik. Więc co moi drodzy, do meczu zostało 5 godzin, my teraz idziemy do centrum Kielc coś sobie przekąsić, a was zapraszam do oglądania. Pierwsze wrażenie z Kielc, bardzo, bardzo pozytywne. Kameralne miasto, pogoda dopisuje. Około 15 stopni tutaj na budziku. Byliśmy przed chwilą na bardzo dobrym jedzonku. Polecamy tutaj włoska kuchnia, kielecka kuchnia, można by rzec. Także co mogę więcej powiedzieć? Humorki są, wszystko jest, dobre nastawienie jest. Liczymy na dużo goli w dzisiejszym meczu. A teraz ruszamy na stadion. Mieliśmy iść na stadion, ale udało się nam złapać tutaj w centrum piłkarzy Legii Warszawa. Najlepszych piłkarzy w ekstraklasie, zresztą zobaczcie sami. Nagrywacie coś? Nagrywamy vloga, no. Internet, na internet, tak, na YouTubie. Zrobimy szybkie pytanko jakieś, coś o mecz? Że lepiej nie. Lepiej nie? No, dobra. Nie, dobra. Dobra. No, dobra. Tak mamy przy z góry. Dobra, rozumiem, rozumiem. Wszystkiego dobrego. No, okay. Do widzenia. Dobry, ale... No. Nie, rozumiem, nie ma powodu żadnego. No, wzajemnie. Udania wielkie. Udania, zobaczenia. Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek, Tomasz Pekkart, Augustyniak, Mark Gual. Moi drodzy, bardzo fajnie, że udało się złapać. Bardzo, bardzo miłe spotkanie. Artur Jędrzejczyk, no niestety nie mógł odpowiedzieć nam na parę pytań przed meczem. Okazało się, że są jakieś nakazy z góry, że tak powiem, no nie mogą tutaj. Ale i tak bardzo miło się zachował, że się zatrzymali. Zrobiliśmy fotę, króciutka rozmowa. Ten vlog zaczyna się tutaj mocarnie, a to jest dopiero początek. Lecimy dalej. Warto zwrócić uwagę, że jest tutaj naprawdę bardzo czysto w porównaniu do Anglii, a zwłaszcza Hiszpanii. Dużo, dużo ładniej jest właśnie tutaj. Przed chwilą właśnie odebrałem swoją akredytację na mecz, bo jestem tutaj dzięki Koronie Kielce, która zaprosiła mnie na to wydarzenie, za co niezwykle serdecznie dziękuję. Miejmy nadzieję, że powstanie z tego fajny materiał, fajny dokument. Tak to wygląda. Dobrze się to prezentuje, moi drodzy. Fantastycznie, fantastycznie. Do meczu zostały 3 godziny, kibice już zbierają się w okolicach stadionu, a my teraz przetestujemy, jak wygląda oficjalny sklep Korony Kielce. Sklep, moi drodzy, kameralny, nie za duży, ale są tam naprawdę wszystkie potrzebne rzeczy. W skali szkolnej oceniam na 4,5. Jeszcze przed wejściem na sam stadion chcę zwrócić uwagę na dwie bardzo, bardzo ważne rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że tutaj przy stadionie głównym Korony Kielce są też dwa boiska treningowe, na których Korona trenuje. Jest to bardzo rzadko spotykane. Zazwyczaj piłkarskie drużyny mają swoje obiekty treningowe w zupełnie innym miejscu. Tutaj jest inaczej, oni trenują przy własnym stadionie. Jest to na plus. Kolejna rzecz, którą chcę tutaj podkreślić, to że jest na tym obiekcie bardzo, bardzo czysto. Nie byłem jeszcze na tak czystym obiekcie. Real Madryt nie było tak dobrze. Barcelona nie było tak dobrze. Liverpool nie było tak dobrze. Kielce jest bardzo dobrze. Weszliśmy już za bramę stadionu. Plus, moi drodzy, tego zaproszenia jest taki, że nie musimy stać w kolejce. Także naprawdę jeszcze raz dziękuję Koronie Kielce za bardzo serdeczną i ciepłą gościnę. Moi drodzy, jesteśmy już na murawie, zostały 2 godziny do meczu. Kibiców jeszcze nie ma, oni mogą wchodzić za około 20 minut, więc jest to idealna pora, żeby wytypować sobie wynik dzisiejszego spotkania. Mój typ 1-1, uważam, że będzie to zacięty mecz, mecz na bardzo wysokim poziomie. Chciałbym, żeby wpadło jak najwięcej goli, ale głowa podpowiada 1-1, więc tak też typuję. Słuchajcie, zaraz piłkarze powinni wyjść, zapoznawać się z murawą. Zazwyczaj taka procedura tutaj ma miejsce. I sobie robimy szybki challenge, jak wbijemy 3000 łapek w górę, to wbiegam na murawę i strzelam rzut karny tymi piłkami. Żartuję oczywiście, ale łapkę w górę możecie zostawić.
godzina do meczu i Korona organizuje bardzo fajną akcję, mianowicie jest tutaj piłkarz, spotyka się z kibicami, najmłodszymi. Bardzo fajna inicjatywa, oby na każdym stadionie coś takiego było. Strzelcem Kramer. Z jednej strony dobrze, bo mecz teraz będzie bardzo otwarty i liczymy na dużo goli. Liczymy na dużo goli, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, że klimat w polskiej lidze jest naprawdę niepowtarzalny. Niepowtarzalny. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że piłkarze bardzo szanują decyzję z Szymona Marciniaka. W ogóle się z nim nie kłócą. Gol! 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 Ale brama! Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale akurat wpadł gol na Legii. 30 minuta, 2 do 0. Na razie Legia ewidentnie jest drużyną, która prezentuje więcej jakości. Grają po prostu zdecydowanie lepiej w tym meczu. Ale to nie oznacza, że Korona się nie podniesie. Także czekamy. 2 gole w 30 minut. Liczymy na więcej. Gol dla Korony Kielce, ale chyba będzie jeszcze bardziej. Gol, moi drodzy, zaliczony idealnie do szatni. Korona zmniejsza swoją stratę do tylko jednego gola, więc druga połowa będzie bardzo, bardzo ciekawa. Korona Kielce poleca Błyskowianka Zdrowia. Na drugą wodę mineralną. Błyskowianka Zdrowia. Z wodą jest z minerały z twojej organizmu. Doskonale ukaśnia. Moi drodzy, bardzo fajna sytuacja, jak pewnie widzieliście tutaj na tych urytkach, które przed chwilą ustawiłem. 15 minut nam zajęło robienie zdjęć z widzami. Bardzo mi miło, jak podchodzicie, bardzo mi miło, że oglądacie i robicie fozy. Naprawdę super sprawa, moi drodzy, bo dzięki wam tutaj możemy się dalej rozwijać i robić coraz mocniejsze filmy. Co do meczu, 2-1, 3 gole w pierwszych 45 minut. To jest naprawdę znakomitą średnią. Oby w drugiej połowie było tylko lepiej. 2-1 dla Legii, sprawa cały czas otwarta, Korona nie jest bez szans. Co do poziomu samego meczu, naprawdę z boiska wygląda to genialnie. Wygląda to naprawdę fantastycznie, więc każdemu polecam, jak ktoś nie był jeszcze na naszej rodowitej lidze, na Ekstraklasie, koniecznie musicie przyjść i przeżyć to sami, bo ta atmosfera tutaj, zresztą słychać, jest naprawdę, moi drodzy, niesamowita. Druga połowa się zaczyna, nie ukrywam, że sam jestem ciekawy, czy Korona będzie w stanie realnie tutaj zagrozić Legii, tak? Zobaczymy, jak to się potoczy. Minęło parę minut drugiej połowy i Korona naprawdę cały czas naciera. Miała tutaj 2-3 groźne sytuacje, więc Legia nie może czuć się do końca bezpieczna. Wam.
naprawdę genialnie to wygląda. A my, moi drodzy, już pomału obmyślamy plan, jak złapać Szymona Marciniaka po meczu, bo będziemy polować na jakiś krótki wywiadzik z nim, chociażby wody, więc zobaczymy, czy się uda. Nie mam pytań, widzowie, no lepiej naprawdę nie mogliśmy trafić. Ale to jak kibice Korony z kibicami Legii cały czas się przekrzykują, cały czas jakieś przyśpiewki na siebie wymyślają. Jest to naprawdę niepowtarzalne zjawisko i tylko w Ekstraklasie coś takiego można zobaczyć. Przynajmniej ja nigdzie indziej tego nie widziałem. Zostało 5 minut do końca regulaminowego czasu gry, cały czas 3-2 dla Legii. Korona cały czas próbuje, więc ja myślę, że tutaj jeszcze mecz się nie skończył i jeszcze jakiś gol wpadnie. Tylko pytanie dla kogo? Kibice jak widać nie zawodzą, wspierają swoją drużynę jak mogą. Na żywo wygląda to naprawdę bajecznie. Czy jest to bezpieczne? Nie wiem, ale wygląda to ładnie. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będzie takich filmów coraz więcej. Dzięki.